Hallo zusammen, liebe Freunde und moin aus Hamburg. Cześć, dzień dobry, drodzy przyjaciele. Witam i pozdrawiam serdecznie z Hamburga. Heute ist Dienstag, der 21. März. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dziękuję wam za obecność na tym kanale i za wasze subskrypcje. Hauptthemen für heute sind, głównymi tematami na dziś są Unruhe an Finanzmärkten, niepokoje na rynkach finansowych, Renten in Deutschland steigen, Kaufkraft sinkt, Emerytury w Niemczech rosną, siła nabywcza spada. Und wir legen los. Die Bild-Zeitung zuerst und Umfrageschock für die Grünen-Partei. Erstmals seit 2018 liegt die rechtspopulistische AfD wieder vor den Grünen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts für Bild am Sonntag. Schock ankietowy dla Partii Zielonych, pisze o tym Gazeta Bild. Po raz pierwszy od roku 2018 prawicowo-populistyczna partia AfD ponownie wyprzedziła Zielonych. Wynika to z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Bild am Sonntag. Und gestern, am Montag, wurde der neue Bericht des Weltklimarats vorgestellt. Und ohne drastische Schritte wird das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht. Und in seinem Bericht macht das der Weltklimarat wirklich sehr deutlich. I w poniedziałek, wczoraj zaprezentowano nowy raport Międzynarodowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu. Bez drastycznych kroków cel 1,5 stopnia nie zostanie osiągnięty. Międzynarodowy Zespół do Spraw Klimatu wyraźnie podkreśla to w swoim raporcie. Der Spiegel zu diesem Thema, häufiges Extremwetter, wir werden die Klimafolgen deutlich spüren. Gazeta Spiegel na ten temat pisze o częstych ekstremalnych warunkach pogodowych, o tym, że wyraźnie odczujemy konsekwencje zmian klimatu na całym świecie. Die EU-Kommission will Gasnotfallplan verlängern. Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU sollen länger Gas sparen als geplant. Tymczasem Komisja Europejska chce przedłużyć plan awaryjny dotyczący gazu. Pokrótce chodzi o to, że konsumenci w Unii Europejskiej mają dłużej oszczędzać gaz niż pierwotnie to planowano. Rheinmetall startet mit Kurssprung in den DAX. Boomende Kriegswirtschaft, schreibt der Spiegel. Spiegel pisze o kwitnącym przemyśle zbrojeniowym i debiucie na zestawieniu DAX-a koncernu Rheinmetall, czyli koncernu zbrojeniowego. Die Rüstungsindustrie boomt, wie das DAX-Debüt des deutschen Konzerns Rheinmetall zeigt. Tutaj dokładnie Spiegel pisze, że to ten przemysł zbrojeniowy kwitnie, ma się dobrze, jak pokazuje debiut na DAX-ie właśnie firmy Rheinmetall. Und die US-Notenbanken beraten erstmals seit dem Kollaps dreier Banken über die Leitzinsen. Und unter dem Strich spricht die deutsche US-Notenbank am ehesten über eine erneute Zinserhöhung von 0,25 Prozentpunkte. Po raz pierwszy od upadku trzech banków amerykańska rezerwa federalna dyskutuje o stopie procentowej i prawdopodobnie stopa procentowa zostanie podniesiona o 0,25 punktu procentowego. Und dann weiter. Finanzmärkte stabilisieren sich vorerst, schreibt der Spiegel. Spiegel pisze o tym, że tutaj rynki finansowe na razie się stabilizują, aber gleichzeitig UBS nach Credit Suisse Übernahme Kritiker sprechen von neuem Monster. Jednocześnie mamy jednak pierwsze głosy krytyczne. Chodzi o bank UBS, który przejął Credit Suisse i krytycy mówią teraz o nowym potworku, który nam rośnie, po prostu ten bank robi się zbyt duży i zbyt niebezpieczny na rynku finansowym. Gut, dann, nach Rettungsaktion in der Schweiz, Bankaktien fallen, Goldpreis steigt. Jak to się dzieje zawsze na rynkach finansowych? Słuchajcie, spadają teraz ceny akcji banków, rosną tym samym ceny akcji złota między innymi, także jedni się cieszą, drudzy płaczą, jak to zwykle jest. Und zu dem Thema Unruhe an Finanzmärkten für euch jest die Tagesschau. A ja zapraszam was jeszcze na materiał Tagesschau. Unruhe an Finanzmärkten. Nach der gestrigen Übernahme der angeschlagenen Schweizer Bank Credit Suisse durch die Großbank UBS brachen Aktienkurse mehrerer Geldhäuser kurzzeitig stark ein. Mittlerweile hat sich der Markt wieder stabilisiert. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Lagarde unterstrich die Stabilität des europäischen Bankensektors. Das Bankensystem sei solide. Weitere Nachrichten. IFO-Umfrage im Wohnungsbau geht die Angst um. Die Zinswende wird für die Immobilienbranche zum Problem. Mehr Firmen berichten von Auftragsmangel.
Badanie IFO, Instytutu Badającego też Opinię Publiczną, strach szerzy się w budownictwie mieszkaniowym, zwrot w stopach procentowych staje się problemem dla branży, coraz więcej firm zgłasza brak zamówień. Wer die erweitert Warnstreiks massiv aus, auch heute, am heutigen Dienstag, słuchajcie, uważajcie, ponieważ znowu już Związek Zawodowy Verdi rozszerza strajki ostrzegawcze, także dzisiaj, we wtorek, także oczy otwarte, proszę. Und Familien beklagen steigende Belastung, Umfrage unter Eltern zu Kosten. No i ankieta, kolejna ankieta dzisiaj przeprowadzona tym razem wśród rodziców na temat kosztów życia. Rodzice skarżą się na rosnące obciążenie gospodarstw domowych. Ruf nach Produktivitätspeitsche, darum fordern Ökonomen höhere Löhne für den Fachkräftemangel. Ekonomiści jednocześnie tutaj chcą prawdziwego takiego kija, jeżeli chodzi o zwrot w sytuacji związanej z niedoborem siły roboczej, wykwalifikowanej siły roboczej. Ekonomiści chcą podwyższenia płac. To chyba jedna z najprostszych rzeczy, tak? Nic tak nie mobilizuje chyba jak właśnie pieniądze. Und liebe Leute, weniger arbeiten ist auch keine Lösung. Work-Life-Balance, zu diesem Thema schreibt der Spiegel. Spiegel pisze też o tym balansie, tak? Work-Life i o tym, że mniej pracować to też nie jest do końca rozwiązanie i my jednak ludzie potrzebujemy jakichś wyzwań i tak dalej. Bardzo ciekawy artykuł. Und liebe Leute, Rentenhammer in Deutschland. Im Westen steigen die Renten um 4,39% und im Osten um fast 6%. Zwrot, jeżeli chodzi o emerytury w Niemczech, rosną te emerytury, zaraz tutaj sobie posłuchacie też liczb jeszcze raz w materiale Tagesschau. Gleichzeitig muss man aber sagen, dann die Inflation wird auch hoch bleiben und dementsprechend wird in Deutschland die Kaufkraft sinken. Jednocześnie trzeba jednak o tym powiedzieć, że inflacja według prognoz pozostanie też wysoka i jakby pod kreską siła nabywcza Niemców i siła nabywcza emerytów też po prostu spadnie. Tagesschau für euch. Mehr Geld für Rentnerinnen und Rentner ab Juli. Die Altersbezüge sollen in Westdeutschland um 4,39%, im Osten um 5,86% steigen. Für viele Rentner könnte das einen Verlust von Kaufkraft bedeuten. Experten rechnen für dieses Jahr mit einer Inflation von bis zu 6,2%. Und wir gucken noch in Richtung Polen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine zentralisierte EU wird scheitern, warnt Polens Regierungschef Morawiecki in Heidelberg. Europa müsse sich auf andere Kräfte besinnen. Morawiecki był w Heidelbergu, wygłosił tam wykład. I mówił m.in. o tym, tutaj cytuję teraz Frankfurter Allgemeine Zeitung, zcentralizowana Unia Europejska upadnie, Europa musi zastanowić się nad innymi siłami. Co do tych nowych sił, die Welt, Polens premierminister Mateusz Morawiecki propagiert in Heidelberg ein Europa der Vaterländer und drückt damit ein Misstrauen gegenüber Berlin und Paris aus, das andere Länder im Osten teilen. Auch auf eine Provokation gegen die Bundesregierung verzichtet nicht. I gazeta Welt tutaj jakby uzupełnia, co Morawiecki miał na myśli. Morawiecki propaguje w Heidelbergu Europę ojczyzn, wyrażając nieufność wobec Berlina i Paryża. I tutaj tą nieufność podzielają też inne kraje wschodniej Europy, mówił o tym Morawiecki. I Morawiecki też nie powstrzymał się od prowokacji przeciwko rządowi federalnemu podczas tego wykładu w Heidelbergu. Und das war's auch für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Dienstag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.